dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj, kochani, na taki nieco inny film. Na moim kanale jest już dużo holi zakupowych. Niemniej jednak pierwszy raz zdarzyło mi się otrzymać paczkę PR-ową. Pierwszy raz mam przyjemność otwierać z Wami paczkę, którą dostałam w ramach promocji od pewnej firmy. Co to jest i co jest w paczce, zaraz zobaczymy razem. Mam ją tutaj i zapraszam serdecznie na otwieranie. No i teraz od razu piszemy w komentarzach, czego się możemy spodziewać. Daję Wam kilka sekund. Wpisujcie, wpisujcie. Bardzo jestem ciekawa Waszych pierwszych sugestii, co firma mi mogła wysłać. No dobrze, no. Zróbmy to trochę inaczej. Może tak, jak nazwa firmy wskazuje. A firmą tą jest... Państwa serdecznie. Zaczynamy. Pozwólcie, że ja to przeniosę na stół i tu na stole będę wyciągała po kolei. Was dam wyżej, żeby coś było widać. A może na tapczan pójdziemy, co? Jak myślicie? Gdzie będzie Wam wygodniej? Wolicie być tu na stole, czy tam na tapczanie? Przeniosę Was. Obrócimy to. No dobra, tu jestem, będę wyciągać po kolei, chodźcie tutaj troszkę bliżej. Dobra, kable mi się zaplątaliście, jedziemy proszę Państwa. Dostałam pierwszą w życiu paczkę PR-ową, myślę, że warto ją otwierać razem, zapraszam. Folijka. Folijkę wyrzucamy do kosza. Papier. No i co my tu mamy? To paczka od firmy. Jak się już pewnie domyśliliście, po otwieranym urywku z naklejek na paczce, to firma Renesans. W zasadzie mówiąc szczerze, nie spodziewałam się takiego miłego kontaktu i tak miłej osoby tam po drugiej stronie ekranu. Zobaczmy razem, co nam tu dali i co będziemy testować. Widać duże pudła, ogromne. Tu jest jakieś pudło. APA Polska. Blok, pastele, pędzle. Wow! Zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. No, żeby Wam nie świecić po oczach. O, tak może. Dobra, trochę przesunęłam Was i będzie lepiej. Pastele suche. Finest handmade, extra soft. Pastele suche, 48 pasteli.
Czekajcie, to na boczek będę kładła gdzieś tu. Co tu dalej mamy? Dalej mamy blok. Renesans. 10 kawałków A4 z kotełkiem. Ach, i w różnych kolorach. Papier zamszowy. Nigdy jeszcze nie malowałam na papierze zamszowym, bo się bałam. No teraz będę musiała, prawda? Dobra, papier zamszowy. Coś jeszcze. Pędzle. Zapewne, jak się domyślam, pędzle do pasteli. Tak, to są pędzle sztywne do pasteli. Jeden mięciutki. Szczególnie się sprawdzają właśnie na zamszu. Zobaczymy. Super. A to jest papier, zapewne zamszowy. On jest tak zapakowany, że ja go nie pomacam teraz. Dopiero jak go otworzymy do malowania, to wtedy będę mogła Wam jakoś to przybliżyć, co to za papier. Zapewne zamsz lub imitacja zamszu, ponieważ w tej chwili odchodzi się od takich mocnych zamszów, w tej chwili się idzie w imitację zamszu, ale pracuje się znakomicie na takich zamszach podobno. Tak oglądałam filmy i bardzo dużo dziewczyn sobie chwali właśnie. Dobra, tu coś do góry nogami. Coś, co już było. Widocznie muszę zrobić test jeszcze raz, ponieważ otrzymałam znowu masking powder. I to jest puder. To jest puder maskujący, który nie wiedziałam, jak stosować. W tej chwili już wiem, to jest szansa, że mi coś wyjdzie z nim. Dobra. Kolejno. Renesans Maxi, czyli to pewnie będą akryle. Cóż my tu mamy? Maxi akryl, zielony, bordowy, numer 25, 37 i 29, trzy kolory, to jest akryl, czyli jak widzicie, będę zmuszona do namalowania akrylu, z czego się bardzo cieszę, ponieważ dawno z akrylem się nie bawiłam, akwarele zawsze wygrywały. A teraz czas na powrót do korzeni. Znowu jest Maxi, czyli kolejne trzy kolory. 39, Umbra, to jest Raw Umbra i Siena, Raw Siena. Znowu trzy kolory, Maxi Acryl. Pięknie. Kolejne pudło. Co to jest? Też Maxi. Czyli w sumie już 9 kolorów. To jest Yellow Deep. Naples Yellow Deep. To jest żółty, yellow i karmin. Super. Widzicie, takie podstawowe kolory już są. W takim razie będzie można w zasadzie no prawie wszystko stworzyć. Co tu jeszcze jest? Słuchajcie, tego jest tak dużo. Ani się ze mną niedawno skontaktowała, natomiast przesyłka... Ach, intensy. Akwarelki, intens. Widać to? O, tak. Tak będzie lepiej. Tak jest lepiej. I co? I tu mamy trzy kolory. Takich nie mam. Później sobie posprawdzam, pospisuję i porównam z tym, co już mam w palecie, żeby nie powielać. Jest szansa, że jeżeli mam podwójne kolory, to może coś na 3000 subskrypcji trafi do Was. Także śledźcie koniecznie. A w tym momencie tam rzucamy lubię, tak. No chyba, że ktoś nie lubi prezentów, to wtedy nie wrzuca lubię to. Ale łapkę to zostawcie.
łapką, czy w górę, czy w dół, zawsze zostawiajcie łapki. Wiecie, dla twórców, dla youtuberów to jest bardzo, bardzo ważne. Dzięki temu YouTube myśli, że naprawdę mnie zaklubicie. Dobra, trzy intensy. Kolejne pudło. Kolejne chyba też intensy, tak. Dwie czerwone i pomarańczowa. Quina Cordone, Cadmium Red. Gold Ochra. Także trzy kolejne kolory. Wiem, że takich na pewno nie mam, bo przecież ja kupuję tylko niebieskie, prawda? Znacie mnie. Tak. Kolejne pudełeczko. Znowu wygląda jak intens. O, i teraz mamy fiolet. Cóż to jest? Widzicie to dobrze? Czy mam was przechylić, pochylić? Jak? Co ja mam z wami? O, może tak jednak, co? Dobrze. Tutaj jest ultramaryna. Tu jest kobalt. I błękit pruski. Trzy kolejne piękne kolory. Green Earth. Zielony, ziemia zielona, hooker. I golden green, złoty. Trzy zielone odcienie, pięknie. O matko, to ile tego? Całe mnóstwo. To już mamy 12 akwarel, słuchajcie. A tu co? Też coś wygląda tubkowato. Kolejne 3. To już 15. Perylem fiolet. Szarość pejna i żółta ochra. Kolejne 3 piękne kolory. Mam nadzieję, że ja będę potrafiła wyciągnąć z nich wszystko co najlepsze. W każdym razie postaram się, dlatego że, słuchajcie, obejrzałam w międzyczasie przez te 2 lata milion filmów, prawda? I jednak spotykam bardzo dużo filmów, gdzie ludzie są naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni z tych akwarel. Więc coś jest na rzeczy, prawda? Kolejne 3 kolory. Indygo, kobalt i subgreen. Impasto dostałam. Czyli coś, co już mam i co się znakomicie sprawdziło w robieniu własnych akwareli. Coś, co warto mieć. Dobra, i tutaj mamy kolor. Brown Mother i Mars Bordeaux. Pięknie. I co my tu mamy? Ile to już minut? Już 16 minut was męczę tym. Tu mamy jakieś coś. Jakieś coś. Ach, wiem. Bo pani pisała do mnie w tym... Bo pani pisała, pani prezes pisała do mnie, że te nowe produkty to między innymi rodzaj gwaszy. Właściwie to tempera. I dlatego dostałam na wypróbowanie. Tak sobie myślę. Tempera. Trzy kolory, 2 niebieskie i turkus. Ile to ma pojemności? Czekajcie, doczytamy. Tutaj nie widzę, bo coś jest. 20 ml. Całkiem sporo, nie? Tempera. I tu pewnie też mnóstwo temper będzie. Tak, to też jest cover. Nowa seria cover. Tempera, gwasz. Ekstra fajne. I kolory. No zobaczymy. Fajnie, bo ja lubię takie
zawsze byłam chora na tempery takie lepsze, wiecie, w sensie jakościowo, bo jakieś tam mam z Van Gogha po prostu, nie? Balenza jakiś komplet, to cześć. Kolejne trzy kolory, to jest biała, czerwona i żółta, czyli podstawy mamy. I nie, tego się nie da tak, muszę najpierw z góry ściągnąć. Tu mamy jakieś dwie tuby. Wine Black. Zobaczymy. I brązowa ochra. Bardzo jestem ich ciekawa, bardzo. I tu kolejne dwa kolory. Złota ochra i umbra. Dobrze. Kolejne trzy kolory. Magenta, błękit i fiolet. A tu jest coś większego. To już nie jest to. To już jest jakieś większe pudło. Ach, bo tu akryl jeszcze jest. Kolejne trzy kolory z akrylem. Turkusowy. Co to jest? Kobaltowy jasny. I kobalt ciemny. Czyli kolejne akryle. Tu jest jakieś pudło, które trzeba... O, udało się. A tu mamy pędzle, słuchajcie. Tu są jakieś pędzle zapewne. Wow, już widzę coś ładnego. Zobaczcie, co to jest. To jest, wyjmę to, nie, zamknięty na razie jest, musiałabym odklejać. To jest pędzel, jak przypuszczam, z kozy, bo białe ma kudełki. I to jest dwójka, renesans, z długim trzonkiem i mięciusieńkim kozim włosiem. Super. I kolejny pędzel, coś tam jeszcze mniejszego wypływam. Pędzelki, które podobne są do mopa, tak? Widzicie to? Pędzelek w stylu mopa, maluszek, trójka. To je, ach, wiem, to są nowe pędzle, które, znaczy nowe jak nowe, one tam są już pewnie z półtora roku albo lepiej, nie? Ale ja nie mam ani jednego z tej serii. No nie wyjmę to. O, udało się. To są szabelki. Widzicie to? Tu będzie widać. O. To jest szabelka. Przetestujemy w malowaniu, tak żeby można było stwierdzić, czy to jest dobry pędzel. Bardzo dużo ludzi chwali sobie szabelki. Bardzo dużo. Lubi malować szablą. I tu jest okrągły jakiś pędzel, Renesans 7401R, piąteczka. To jest też do akwareli. To nie wiem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Jest biały, ale dosyć sztywny, także to mi na kozę nie wygląda. O, krewka leci. Skaleczyłam się czymś. To mi na kozę nie wygląda. To jest seria 1108B. Doczytam sobie, co to jest. A, i dwa mopy. Jeszcze coś. Jeszcze tu jest Koliński. Zobaczcie. Maciupusieńki Koliński. Taki maluszek cudny. O, no teraz trafić w to, co ślepemu po okularach. I dwa mopy. Spore, duże mopy. Jeden to ósemka. Zapewne sztuczne włosie udające wiewióra. Takie widzicie?
On jest taki, nie wiem czy to zobaczycie, czy nie. Takie ma włoski jak gdyby falowane. Jakby falowane włosy były prostowane prostownicą. Takie wrażenie się odnosi. Sztywne są, posklejone, to dopiero jak będziemy malować, to będę ściągać to wszystko. I to jest 8 i 0, nie, 6, nie, zeróweczka, no, ślepa, mówiłam, że ślepa baba. 6. I to są pędzle na murbeton do akwarelki. Takie co mamy? Coś tu jest. Ach, ja wiem, tusze jakieś. Pen, akrylik, ink. Dla artystów. No dobra, nigdy nie miałam. Zobaczymy. Zobaczymy, będziemy się bawić. Będziemy tworzyć. Jak szaleni. No nieźle się skaleczyłam. Wszędzie kiewka. Tutaj mamy znów maxi. Kolejne 3 kolory maxi. Biała. Nepless Yellow i Nepless Yellow Pale. A to było Nepless Yellow Reddish. Czyli różowawy i żółtawa banana. Banana. No, skaleczyłam się. Wiecie co, tyłek mi zjeżdża. Dobra, kolejne. O, jest 1, 2. Tu mamy Hydro Oil. Tu mamy Hydro Oil. Tu mamy Maxi, czyli kolejne akryle. Ultramarine Green, Turkus, Pearl Grey. Kolejne akryle i to jest co? I to też są akryle. To co w tych dużych pudłach jest? Nie wiadomo, nie? Primary Blue, Magenta i Royal Blue. Ok. I tutaj mamy Hydro Oil. To są farby nowe z tego co tam patrzyłam. Na stronie Renesansa, wrzucę wam tam w opisie linka do ich strony, ponieważ oni już prowadzą sklep. Kiedyś nie było, a dzisiaj już mają sklep. I tam w tym sklepie te wszystkie rzeczy są. Co my tu mamy? Ach, wiem, węgiel. Węgiel w tubie. Jeden już mamy, ale to wiecie, że schodzi. I drugi mamy grafit w tubie. Też testy były na kanale, więc zapraszam serdecznie, tu gdzieś będzie link. A to jest Hydro Oil Zinc White. Pasta olejna, wodorozcieńczalna. Przypuszczam, że to będzie coś takiego, jak kupiłam niedawno z Talensa i z Newtona bodajże. Malowaliśmy obrazki, malowałam dla was obrazki i lawenda była i coś tam jeszcze. Na pewno są na kanale i tamte się spisały znakomicie, bo nieśmiertelne, no znowu, kiewka. Tamte się spisały znakomicie, ponieważ nie czuję tego zapachu okropnego, nie? Mamy niebieską, magentę. I żółtą. Czyli skoro mamy białą, niebieską, magentę i żółtą, to w zasadzie mamy wszystko, prawda? Bo każdy kolor z tego sobie możemy namieszać. I to wiem, że dostałam na spróbowanie, żebym stwierdziła, czy mogę wrócić już do malowania olejnego, do malarstwa olejnego. Kiedyś to była moja ulubiona i w zasadzie prawie jedyna technika, niczego innego nie stosowałam, ponieważ na studiach nie można było malować sobie akwarelą czy pastelami. Było to źle widziane. Trzeba było malować albo akrylem,
albo farbą olejną. Widzicie mnie w ogóle? Ja to tak głupawo siedzę, nie? No głupawo. Ale trudno, będzie po chińsku trochę. No i słuchajcie, mam dwa duże pudła, w których zielonego pojęcia nie mam, co to jest. Ojej, jakie to ciężkie. Uwaga, otwieram. A, widzę. Nie, to źle postawiłam. Tak muszę postawić. O, widzę. Zobaczcie. Tuby. To są akryle. To są tuby z akrylem. To są pojemności 100 bodajże. Tak, setki. Akryle renesansa setki. No to posetuj, co? No super. Przepięknie. Zobaczcie, ile cudów tu są. I nawet takie kolory, takie zgaszone. Pastelowe, no cudo. O, i mam beżowy. I na Mineral Grey Light. Super. Mają zabezpieczenia? Nie, od razu idą. Piękne kolory. No super. Bardzo dziękuję firmie za prezent. Bardzo dziękuję za zaufanie. Wszystko przetestujemy, wszystko sprawdzimy. No i myślę, że będziemy wydawać werdykt. Czy to, uwaga, coś mi się tutaj otwiera samo. Dobra. Czy to jest, a bo tutaj jest nie koniec, to nie są same. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Ja myślałam, że to już, a tu nie. Tu są tuby, ale tu jest coś. O, tu jest coś, maluszek jakiś. Zamknę to pudło, babo. O, tu jest jakieś malutkie pudełeczko. Tu jest jakiś słoik. Dry pigment, czyli to jest suchy pigment. Renesans. Jaki kolor dla mnie? No niebieski, no oczywiście. Błękit egipski. I coś jeszcze, ach, jeszcze jakieś pudełeczka. A, tu mamy jakiś słoiczek. Olej lniany do hydroolej. Czyli to jest jakiś specjalny olej lniany, znaczy olej lniany normalnie się w malarstwie stosuje olejny, nie? Natomiast nie wiem, czy on w składzie jest jakiś inny, bądź został poddany jakiejś innej obróbce, że pasuje tylko do hydrooilu. Modyfikowany olej lniany. Dedykowany do wodorozcieńczalnych farb olejnych. Upłynnia ich No dobrze, będziemy testować. To akryli już nie wyciągam. Tu jeszcze coś mam. Ach, to jest watercolor grunt. Grunt do akwareli. Słuchajcie, czyli możemy zagruntować jakąś powierzchnię i na przykład malować na drewnie albo na płótnie. Coś tu jeszcze jest, jakieś trzy maluszki. Domyślam się, że to już co to może być. Grunt schowamy, pigment schowamy, a tu mamy... O, tak? Dobrze myślę. A tu mamy kosteczki. Tak może być lepiej. Tutaj na tym ciemnym tle z mojej bluzki może będzie lepiej widać. Kosteczki. Raz, dwa, trzy. Sześć jest w jednym tym, tak? Tutaj jest mniej, coś leciutkie. Tutaj jest jedna. To jest 7. Tu jest więcej, 7. Tu jest 2, 4. Tu też jest 6. I tu jest też 6. Także jeszcze mamy baterię akwareli w kostkach, w półkostkach właściwie. No i z nieoficjalnych danych wiem, że firma, no może się przeniesiemy już co, na krzesełeczko, że firma będzie chciała wypuścić
akwarele w pełnych kostkach. Także to jest dla nas będzie wielki plus, dlatego że no ja wolę duże kostki, bo mi się pędzel mieści. No prosta przyczyna, pędzel wchodzi. No i to są pudła z farbami. Zaraz je poprzenoszę. Jedno. Teraz wszystko mi zleci. Drugi. Dobra. Bo chciałam wam powiedzieć, że na mnie jeszcze coś się ukryło. Coś dla nas bardzo, bardzo ważnego. No, uda się. Zobaczcie. O, tak będzie widać. Italia. 100% bawełny, 300 gram, 10 kawałków, pH neutralne, cold press, na zimno prasowane. Magnani 1404. Nie wiem, jak się po włosku czyta Magnani. Jak będziemy testować, będziemy wszystko czytać. I jeszcze na samym dnie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. I jeszcze na koniec Portofino. 100% bawełny, 300 gram, też do akwareli, na gorąco prasowany, bezkwasowy, pH neutralne. No i na okładce przepiękny obrazek. No dobrze. Dobra, słoneczka kochane. Ja idę sobie usiąść. Chodźcie ze mną. To później pozanosi się do pracowni. Idziemy. Moja pierwsza w życiu paczka PR-owa. Napisała do mnie pani prezes i oczywiście dogadałyśmy się, zaproponowała wysyłkę. Najpierw miałam zaproszenie do Poznania, no ale niestety, słuchajcie, w moim stanie to nie jest za bardzo możliwe, ja sama nie dam rady pojechać, niestety. W związku z tym, no, bardzo bym chciała, ale nie mogę. Dziękuję serdecznie firmie. No i myślę, że to dzisiaj na tyle, kochani. Odcinek i tak wyjdzie bardzo, bardzo długi. Nagadałam się okrutnie, przedstawiając wam, co dostałam i co do mnie dotarło. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Będziemy to razem wszystko i testować, i sprawdzać. I będziemy razem malować. I będziemy z tego robić jakieś coś, obrazki. Niekoniecznie, bo mamy i grunda akwareli. Możemy na czymś innym pomalować. Także bądźcie ze mną, subskrybujcie, klikajcie koniecznie te wszystkie przyciski, czerwone, żółte, zielone. Wszystkie przyciski klikajcie. Co się da tam, klikajcie, co się da i jak się da. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wam serdecznie. A jeszcze coś wam chciałam powiedzieć. Wiecie, że mam najlepszą widownię na całym YouTubie? Nie wiecie? To wam mówię. Buziaczki, na razie. Pa, 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 pa.